A ty no rozciągniesz z tego. Kręci w kółko, on się po prostu zgubi. Muszę się rozpędzić. Zgubi. Gorzej było z zgubi drogę. O, patrz, patrz, patrz. Nie, nie reaguj na to kółko. Nie, jest do tyłu. Weź go. Batmobil. Dziury z tyłu. Mała, ja mała jest? Nie widzę na razie. Wow. O ja pierdzie. O kurczę, o. O. Nie, no masaka to będzie. No, to będzie, to będzie lipa. Ale to czekaj, bo to. Dobra, to kto. Gdzie jest tych więcej? Tych jest więcej, nie? Tych pomarańczowych jest więcej teraz. O kurde. Wow. Dobra, dobra, znowu samochód. Tak, bo ja tego nie wiem po prostu. Ej, dawaj, przewróć go. Dobra, dobra, zostaw go tak. Zostaw go tak. Nie. Tak leży. Nie. Nie. O Jezus! Dwóch pomarańczowych tu jest teraz. No właśnie. No czemu nic nie mówiłeś? Czemu nic nie mówiłeś? A nie, dalej, otocz go! To nic, to jest. Otocz mnie, on ma jakiś lepszy puść, mam wrażenie. Boże, jak on napierdziela. Nie, to jest za czołg, nie? Jest moc. Jaka moc. Ja nie miałem. Dawaj go. A ty on za czołg. Kręci w kółko, on się w końcu zgubi. Muszę się rozpędzić. Zgubi, Boże, gdzie jest? Zgubi się. Zgubi drogę na pewno. Patrz, patrz, patrz! Nie, nie reaguj na to, Admiros! Nie, jest do tyłu! O, teraz do przodu! Weź go! Co ty masz za czołga? No nie. To właśnie to wygląda jak Batmobile. Batmobile! Te dziury z tyłu takie. No patrz! No a co to czołgowanie? Co chcę, nie? Weź mi na auta powiedzieli! Będzie fajnie. A co to tak powiedział? Twoje auto? To jakieś moje prywatne auto? Nie, nie, to nie jest moje prywatne auto. No różnij go tam. To jest, musi być jego prywatne auto. Jest modyfikowane w czołgę tym. Czołgista. Nie, GMO. Musisz wykorzystać jego siłę przeciwko jemu. Weź go w ścianę, wbijemy tutaj, czekaj. Taka taktyka, czyli wykorzystaj jego siłę, czyli spierdalaj. Dobra, jedź w kółko cały czas, w końcu go zgubisz. Co on robi? Najciemniej pod latarnią. Admiro, schowaj się może! Schowaj się! Zaskocz go jakoś! Może skoczy, on sobie nie spodziewał! Dawaj tu! Dawaj! Ja pierdzielę! Kurde! Zaskoczyłeś go, Admiro! Zaskoczyłeś mnie, no! Zaskakujące! On za winta wyskoczyłem! Kurde! Nawet się nie spodziewał! Wal go! Spadaj! Jak się przykleił do tej ściany, nie? No. Znaczy nie chce się odkleić. Co za łeb normalnie. Jedyne wyjście to go rozwalisz, bo będziesz... No. Zaraz się zmniejszy mapa. Nie ma już na tej mapie. O, weź, weź, burwij go. Zmniejszy się zaraz. Zaraz się zmniejszy. No 30 sekund, teraz zacznie się zmniejszać. Dobra, przyklejam się do ściany. Może się zmniejszać. Ej, uciekaj, bo jest za tobą. Ło! Wysprzęglić go! Wysprzęglić go! Przyszedłem! Bala bardziej niż wczoraj! No! Uciekaj, jak nie robimy zimszać! Patrz jak ucieka! Uciekaj! Batmobil! Kręć się w kółko! Dziesiąte okrążenie! Oj! Ostatnia sekunda, patrzcie teraz! O! O! Nagła śmierć! Tutaj jest! Na terenie oraz dogrywki! O kurde! Jak wypadłeś z tego, to wypadacie! O! Może nie zauważy pan, gdzie jest koniec. Sam będzie zaraz. Na pewno. Wywalaj go stąd. Spadaj stąd. Nie, nie. What the fuck? Prawdziwe sumo. Wow. Nie! Patrzył go. Beautiful. Nie, to nie. Ale o co chodzi? Batman. Batman forever. Dlatego, że on jest fioletowy, jak myślicie? Ej, nie. Ja nie chcę nic mówić, ale myślę, że ten fioletowy powinien zginąć pierwszy, bo też taka tak siła to za duża odpowiedzialność. Ja też nie chcę mówić, ale nieprawda. Dobra, musimy się wtedy... Niech zginie jak wujek Ben. Zaatakować Pawła. Nie znałem wujka Bena nawet, co ty gadasz? Ej, no, a oglądaj Spidermana? Słyszałeś o czymś takim jak Spiderman? Nie, o Batmana. Nie. Słyszałeś o Batmanie? Spiderman w Batmobilu nie może być, no co ty? No co ty gadasz? Spidermanem. Co ty brałeś? To za duża moc, to za duża odpowiedzialność. To jest wujek Ben. Dobra, gdzie jest Ben? Gdzie jest czołg? Zlokalizowałem Bena. On jest fioletowy. Dobra, widzę czołga. Na czołga. Moje auto wygląda jak tylko przy tym swoim bawełku.
Na czoło! Diabeł, tam nie ma czołga, ale jest droga! Bierz go, bo się nam będą znęca! O kurde! Ale psychicznie? Gonimy go, kiedyś go złapiemy! No nie, Diabeł! Goń go! Goń go, ja was gonię! Czekaj, ja gonię różowego, nie? Czekaj, czekaj! Zróbmy blokadę! Teraz! Jest teraz! Go, go! Wo, wo, wo! Diabeł, co ty robisz? Uważaj na czołga! Jak on tam kasuje? Wow! O, wow. Jak go wysprzęglił! Jak go piznął normalnie! Bo to jest szaleństwo jakieś, nie? Pyk, oj, sorry! Ej, Diabeł, twoje auto jakieś takie mikro jest teraz. Co mi tu robisz? Wygląda jak Tico przy was, no mówię was. Co on w ogóle wziął? Ty smart. Wywal tego! Admiro, spadaj! Nie! 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 Co mi zrobił? Ja pierdzielę. Nie, nieładnie tak, nieładnie. Naprawdę, nieładnie. Chłopak, nie co, rozpalamy grilla? Może rozpalmy jakoś grilla. Ja to wygląda, jakbym z nożem na gunfight przyszedł. To źle tak. Ej, wiesz co? Admiros, dawaj na plagę, bo Diabeł już stanowi zagrożenie. Ze swoim tiku. Ze swoim tiku. Musimy się wspierać. Wiem, ja cię wspieram totalnie. Ale wrzuć jedynkę. Ja go mogę przesunąć taki lekki. Dzięki, bokiem. Ej, czemu on ogórkiem jeździ w ogóle? Bokiem go przepycha, nie? Ale zobacz, dobrą taktykę. Kabanosik jakiś taki, nie? Pierdziele. Kabanosikiem jedzie normalnie, co jeszcze? Jeszcze w tej miejscu niż ty jedziesz. Niko! Poważnie. Diabeł, dam ci radę, wysiądź. Może zacząć biegać. Wciśnij F, wysiądź. Dasz radę. Śmiejcie się, zaraz zobaczycie. Dawaj, oj, sorry. Patrz, Bloody wyskoczył! Ło, jest, dobra, udało się. Śmiejcie się z Tico, a Tico was wyrucha, zobaczymy. Dawaj go! Nie! Patrz! Ogórek dał radę. Wziąłeś? Spadnie z drzwi. Zielony dał radę, nie? Trafusa! Nieźle. Nikt się tego nie spodziewał, że ogórek wyskoczy samodzielnie. Ogórek? Ale to normalne u Tico. Ogórek? Korniszonek lepiej. Tak zaprogramowane. Patrz, bierz go, jest tak przy krawędzi. No, pięć razy. Dobra, dasz radę. My! Dobra, Admiros, rozpędź się, bo... Hamulce mi się psują. Musisz się rozpędzić. Teraz! No ale co on zrobił? Nie hamuj! Ale go wysprzęglił, nie? Patrz, sam wyskoczył. Ty głupcu! Głupcu. Nie jestem głupcem. Jesteś głupcem, utknąłem. O! Może zaczęło się. Patrz! Nie! Masz 3 sekundy jeszcze. Ale fajnie. Jeszcze dwie, jedna. Nie. Teraz się zabijecie. Ale Admiros, może stój tak obok Aplagusa. Stójcie obok. Otwórzcie Admiros i go tam walni, nie? No, zbierajcie się tam. Mam radio na sprzedaż, kolego. Kolego, ja radia sprzedaję. Nie chcę twojego radia. Nie potrzebujesz, a lupelki chociaż. Ej, wiecie, że krąg wam się pomniejsza cały czas. Chciałem tylko zwrócić uwagę. Ale to nie przeszkadza nikomu! Nikomu nie przeszkadza. Oni mają swój tam świat, to jest spoko. No. Daj im wszystko! Patrz, jak się przykleili. Ja pierdzielę. Chyba widzę zwycięzcę. Patrz. Wysiadaj, wyskakuj! Drzwi mi wyrwało. Zaj z ciebie wyleciało mnie. Przepraszam. No i sprzedał mi te radio w końcu. No i sprzedał mi. Nie chciałem go kupić. No i teraz wysadzimy samochód i będzie musiał kupić te radio w końcu, nie? Ale tłuste bity ma te radio, nie? Taki bas w opierze. Nie, ale taki wyrwało, nie? Mocne. To co, chyba w pierwszej kolejności czołg, co nie? Jaki czołg? No nie, tak. Ogórek teraz. Weźmy ogórek, będzie śmieszniej. Korniszona byśmy. No, tylko to wypada same, nie? Ten zielony sam wypada, mówisz? No. O, zielony. Tylko czołg. Ej, pomóż się, wypada czołg. Nie, ratuj, Tico! Coś tam zostało u góry w ogóle? Super! Pa, ja spierdalam! Weź może ten. Nie no super, no to został tylko ogórek. Ten ogórek jak spierdziela. Nic mu już nie zostało. Wow!
To było takie proste. Lekko smrnąłem tylko. Ja myślę, że no powinni pomarańczowi teraz odpaść. Co by na to? Myślę, że takie kooperacje zróbmy. Zieloni z różowymi. Nie, tylko dmuchłem. Diabeł, ale ręczny pójść. Nie, słabo się jeździ na ręczny. Tak jest, pójść ręczny, będzie lepiej, naprawdę. Masakra. O nie. Diabeł, wybrałeś najlepsze auto do tego typu. Najszybsze, najzwinniejsze jest, no. Najzwinniejsze, no. No jest winne, leciutkie, a wiesz. Tak, fruwa normalnie. Nie, uniki robi. Tak jest, no przecudowne. Nie rób tego, nie, diabeł, nie usuwaj. Dobra, pomarańczowi, planka pomarańczowi. Bo nie damy rady. My nie damy rady, musimy być pomarańczowy. Ej, czemu diabła nie słychać? Halo, widzieliście, co zrobił czołg? Zemsta czołgistów. Zemsta czołgu. Ej, plaga na czołga. Dobra. Bo to się cię skończy. Pomóż mi, plaga! O nie, już ratuję ci życie. Dobrze, teraz. Nie. Yes! Mam go. Nie. Oh my god, pomarańczowy wygrają. Ja byłem wrócił, miałem emergency cola, musiałem... Myśleliśmy, że już usuwasz kanał pomału. Myśleliśmy, że usuwasz kanał faktycznie, już, nie? Że to już jest koniec. To nie jest tak, że ten, że masz słabe auto, nie? No. Może tam kierowca jest zły po prostu. Ale stary, to tak samo jak w życiu, Paweł, czym jeździsz, przyznaj się. Autobusem. Wygrałby tutaj. No to już mówię, tutaj, największe. No. No Clio wygląda podobno do tego, także wiesz. Jeszcze się ale samo rozpędzam. Nadludzka prędkość teraz. No Plaga, mówiłem. Nie. Mówiłem ci, plaga. Pomarańczowi najpierw. Mówiłem, no. Mówiłeś, ale zginąłeś później, to co ja poradzę, no. No żeś tak mi pomógł, no. Ja ci ten. Pomagałem ci. Miałeś mnie złapać, a nie to... Miros zginął, nie? Później to były równe szanse. Nieprawda. Mi się wydaje, że teraz Niko wygra. No, może tak być. Ja myślę, że on pojedzie pizzę rozwozić najwyżej. Pomarańczowi wygrałem to za chwilę. Na tej zasadzie, ej, słuchajcie, trzecia decydująca runda teraz jest. Komar boli najbardziej, bo on lepszy niż nawet ebole. Sam to myślałem przez to. Niko trzecia... to może wygrać, ale nie, ale to najmniejsze spalanie. Jest trzecia decydująca runda. Jak pomarańczowi wygrałem, to jest koniec. No, nie ten, plaga ty. Chodźmy na czołga jednak. Odwróć się, plaga, odwróć się! Szybko! O nie, no, że Tico! Żartujesz! Tico! No diabeł, co ty robisz? Jak pomarańczowy teraz wygra, to koniec rundy jest! Diabeł! Och, dobra! Diabeł, Tico! Co? Tico, kadejo! Tylko to ja. Ej, maska mu się otwarła. Dawaj. Ogórek, gdzie ty jesteś? Bierz go. Ale jedźcie w jednym kierunku, będzie łatwiej. Patrz, plaga go przyblokował. Tylko na jakiś chińskich częściach jedzie. Chińskie paliwo, 95, 98 zalałem, wiesz? 98? Ja. 13 chyba. Okay. O, jest szansa. I o kurde, łeee. Tylko wypadnie. Ja, zepchnij go za... Mógł zepchnąć, nie zrobił tego. Patrz, dwóch zepchnie. Sorry, Tico. Nie spodziewałem się, żeby rzucić wsteczny w takiej sytuacji. No właśnie, przez przypadek rzuciłem. Tak to wygląda, jakaś automatyczna skrzynia biegów, nie? Automatycznie tutaj wywaliło. O, masakra. Nie, pomarańczowy nie może wygrać, bo to będzie koniec gry. Masz rację. Nie! Jest! Brawo! Udało się. Wyniosłem go do zwycięstwa. Wyniosłeś go. No, przepchnął mnie jak mało kogo. Podwyżenie. Naprawdę, ej, wiesz co, ale ja myślałem, że Tico wygra. Musimy pomóc Alvinrosie Tico, bo to jednak tak nie może być. Żeby od razu spadł? To już Tico, co? Musimy pomóc Tico wygrać, no bo ej, Tico ma zero, no. Tico oni chcą się wykorzystać, bo oni jak wygrają, to już wygrali, nie? Nie, prawda. Tak mało, że mogą mnie wykorzystywać jak chcą właśnie. Tico, pomyśl, co się stanie, jak my zginiemy wszyscy. Ale wtedy Tico wkurwiło, to nawet czołga by pchało. To wtedy ten, złożymy. Ale czołg już wisiał, przepraszam bardzo. Będziesz wisiał jeszcze raz. Dobra, na czołga, pierwszy co kolejny. Dajcie mi wygrać. Nie, są czołgi. Co jest ja tu? Mam bezpieczną pozycję. Co to za parkowanie? Tylko się rozpędza. Co tu się dzieje? Parkowania.
Dobra, wyścig dookoła. Oj, przepraszam, po prąd jechałem, ale to nie chcę. O nie! Taktyczny obrót! Brawo! Brawo! Taktyczny obrót zrobiłem! Co? Co jest? O nie! Bladeusz! Spadaj! O nie! Samobójstwo! Samobójstwo! Co za łeb na znowu padł. Ej, no bo pomarańczowi wygrają teraz. No musimy, nie, musimy czołga się pozbyć. Dawaj, czołgujemy czołgistę. Dawaj, wywal mu grupę. Czołg jest zbyt niebezpieczny. Oczywiście. Ej, no nie ma czy żadnych się tyłem, czy się zbije tak, że to nie powinien mieć. No nie wiesz. O, patrz, jak go wywaliło. Widziałeś to? Maga, nie blokuj, pomarańczowy prawie wypadł normalnie. Jaki impact, nie? Impact. Nie, ja sam uciekam, to jest jedna dzielnica. Wychodzi na to, że Paweł musi wygrać. Muszę wygrać, to ja to muszę wygrać, normalnie jednak się nie da, no. Masz czołga. Musisz, ale się nie uda. Jak no się nie uda, patrz co robi. O kurwele, czołg, remembers, never surrender. Trzeba jakiś czołga jakąś pikiem wziąć tutaj chyba. Ja bym cię pocisnął tym moim pikusiem, ale... Dawaj. Co ty robisz? Gdzieś ty wyjechał tutaj? Chłopie. Jak mi wyjechał? Na wygraną tego to muszę was chyba rozjebać samą aparycją, bo inaczej to nie ma szansy. Weź na dwójkę taktykę, może lepiej pójdzie. Patrz! Taktycznie! Jak go wyrwał? Dlaczego to robicie? Przecież Paweł wygra przez to ten. Nie! Paweł ma jeden punkt. No Paweł ma jeden punkt właśnie. Koniec. Nie, nie będzie końca, bo ja mam jeden punkt przecież. Jakbyście wy wygrali, to byłby koniec. Nieprawda. Wydaje to dopiero początek. Koniec tego. No dobra, Plagusie, załatw Pawła. Czekasz. Dziękuję, się nie da załatwić, chłopie. No widzisz, trzeba było mnie spychać. Wyście byś wygrał. Tu trzeba taktycznie, tu trzeba taktycznie, słuchajcie. Weź się tak taktycznie. No z czołgiem i spierdalasz, przecież to jest głupie. Nie, ja go gonię. Ja gonię Plagę. Ja gonię go właśnie. Ej, zobacz, zobacz Plagę, ten czołg w ogóle narysowany nawet nie jest. Ja pierdzielę, to nie do ruszenia jest czołgista. Wywal go. No i co ty robisz, co ty robisz? No nie dotykaj mi, co smarujesz tutaj. Nie, no szok. No. Tylko że on jest w ogóle napierdzielał, nie? No dawaj! Szerszy, człowiek szerszy! Wykorzystaj go przeciwko niemu! To szansa! Wykorzystaj go przeciwko niemu! O, nagła śmierć! No, widzisz, to jest jego słabość! Tak. Nagła śmierć? Że nagle umrze! Szybka w sekundę! Nagle umiera! Nagle umiera! Chodź obok niego, to wtedy zgłupieje! Słabość czołgu, nagle umiera! Albo jedź w kółko! Co on robi w ogóle? Nie daj ci nabrać, on chce cię wygrać! O właśnie, jedź za nim! Dobrze, wypchnij go! O! Nie! Kawałeczek tylko wystawał! Pięknie. I koniec. Plaga wygrał chyba. Tak się znasz. Tak się znasz. Plaga wygrał. To? No tak, tak liczyliście. No tak liczyliście. No to po co chcieliście nas zabić w jednym razie? Bo też byście wygrali. Wy też byście wygrali, no. Ale to co z tego, ale czołga trzeba było po... A, no. Nie no, byłoby nam bardziej przykro, nie? No, w sensie, żebyście wygrali, nie? Trzeba było Tico, kurde, dać chociaż jeden punkt. A Tico, to co nikt nie wspierał Tico? Patrzcie, jakie ma limo pod okiem, co to ma znaczyć? W ogóle. Jakie staty. Ja to tyle chyba, nie? No na tyle, no dobra, tyle. No, trzymajcie się. Na razie, cześć. Yeah.